Traktat z Lizbony wprowadza także istotne zmiany w funkcjonowaniu innej instytucji Unii Europejskiej, Rady, zwanej także Radą Unii Europejskiej. Rada jest organem międzyrządowym. Składa się z ministrów reprezentujących poszczególne państwa członkowskie. Rada nie ma jednak stałego składu. Obraduje ona w różnych formacjach, na przykład jako Rada do spraw rolnictwa, Rada do spraw konkurencyjności. W ramach różnych formacji Rady poszczególne państwa członkowskie reprezentowane są przez różnych ministrów. Traktaty stanowiące podstawę Unii przewidują istnienie dwóch formacji Rady, Rady do spraw ogólnych oraz Rady do spraw zagranicznych. Wykaz pozostałych formacji Rady ustala Rada Europejska. Obecnie funkcjonuje 10 formacji Rady. Posiedzeniom Rady przewodniczy przedstawiciel państwa sprawującego w danym czasie prezydencję. Przed wejściem w życie traktatu z Lizbony prezydencję sprawowały kolejno przez 6 miesięcy państwa członkowskie w porządku ustalonym przez Radę. Traktat z Lizbony wprowadził prezydencję grupową, sprawowaną przez grupy trzech państw, tzw. trio, w następujących po sobie 18-miesięcznych okresach. Państwa wchodzące w skład trio przewodniczą Radzie na podstawie sformułowanego wspólnie 18-miesięcznego programu prac Rady na okres swojej prezydencji. Przy czym każde z państw wchodzących w skład trio przewodniczy przez 6 miesięcy wszystkim posiedzeniom Rady oraz organów przygotowujących jej pracę, chyba że państwa członkowskie trio przyjmą inne ustalenia w tym przedmiocie. Państwa sprawujące prezydencję przewodniczą posiedzeniom wszystkich formacji Rady, za wyjątkiem Rady do spraw zagranicznych, której z urzędu przewodniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Stanowisko wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa zostało wprowadzone przez traktat z Lizbony. Jest on mianowany przez Radę Europejską po konsultacji z przewodniczącym komisji i może być odwołany zgodnie z tą samą procedurą. Wysoki przedstawiciel jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki zagranicznej Unii i reprezentację Unii na zewnątrz w zakresie swojej właściwości. Ponadto przyczynia się on do opracowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii poprzez zgłaszanie Radzie stosownych inicjatyw w tym przedmiocie. Oprócz stałego przewodniczenia Radzie do spraw zagranicznych, wysoki przedstawiciel jest jednocześnie z urzędu jednym z wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za stosunki zewnętrzne Unii. W związku z tym kadencja wysokiego przedstawiciela pokrywa się z kadencją Komisji Europejskiej, która trwa 5 lat. Połączenie w stanowisku wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa funkcji przewodniczącego Rady do spraw zagranicznych oraz jednego z wiceprzewodniczących komisji ma wzmocnić spójność działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Rada jest głównym organem decyzyjnym Unii. Traktat z Lizbony reformuje również formułę podejmowania decyzji w Radzie większością kwalifikowaną. Generalnie Rada podejmuje decyzje jednomyślnie, zwykłą większością, lecz co do zasady, to znaczy jeżeli przepis traktatu nie stanowi inaczej, decyzje w Radzie podejmowane są większością kwalifikowaną. Obecnie przy obliczaniu większości kwalifikowanej obowiązuje system głosów ważonych. W ramach tego systemu każde państwo dysponuje określoną liczbą głosów w zależności od liczby ludności. Decyzję uważa się za przyjętą, jeżeli wymagana jest większość kwalifikowana w Radzie. Jeżeli decyzja uzyska poparcie większości państw członkowskich, a w określonych przypadkach 2/3 państw członkowskich, dysponujących co najmniej 255 głosami ważonymi. System głosów ważonych będzie obowiązywał do 31 października 2014 roku. 1 listopada 2014 roku zacznie obowiązywać system podwójnej większości.
Zgodnie z tym systemem większość kwalifikowaną stanowić będzie co najmniej 55% członków Rady, jednak nie mniej niż 15 z nich, reprezentujących państwa członkowskie, których łączna liczba ludności wynosi co najmniej 65% ludności Unii. Mniejszość blokującą stanowić będą natomiast 4 państwa, reprezentujące co najmniej 35% ludności Unii. Ponadto w okresie przejściowym od 1 listopada 2014 roku do 31 marca 2017 roku każde państwo będzie mogło zażądać podjęcia decyzji zgodnie z systemem głosów ważonych. Będzie również możliwe odwołanie się do formuły z Janiny. Zgodnie z tą formułą Rada będzie musiała ponownie zająć się sprawą i poszukać satysfakcjonującego rozwiązania w rozsądnym czasie, jeżeli państwa sprzeciwiające się podjęciu konkretnej decyzji zgromadzą co najmniej 3/4 jednego z testów mniejszości blokującej. Traktat z Lizbony wprowadza również zmiany w funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski reprezentuje Unię Europejską, składa się z przedstawicieli państw członkowskich wybranych w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw należących do Unii Europejskiej. Traktat z Lizbony precyzuje, że maksymalna liczba eurodeputowanych nie może przekraczać 750, nie licząc przewodniczącego. Ponadto traktat z Lizbony precyzuje, że liczba miejsc przypadająca poszczególnym państwom nie może przekraczać 96 ani być mniejsza niż 6. Traktat z Lizbony zwiększa również uprawnienia legislacyjne Parlamentu Europejskiego. 40 nowych obszarów zostało bowiem objętych zwykłą procedurą ustawodawczą, dawną procedurą współdecydowania, w której Parlament Europejski stanowi unijne prawo wspólnie z Radą. Ostatnią kwestią, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest rola parlamentów narodowych w unijnym procesie decyzyjnym. Traktat z Lizbony daje podstawę do bezpośredniego udziału parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej w unijnym procesie stanowienia aktów ustawodawczych, czyli aktów prawa pochodnego stanowionych zgodnie z procedurami ustawodawczymi uregulowanymi w traktatach. Parlamenty narodowe mają kompetencje do kontroli przestrzegania przez unijne instytucje zasady pomocniczości w procesie stanowienia prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą pomocniczości Unia podejmuje działania tylko wówczas i w takim zakresie, kiedy cele zamierzonego działania nie mogą być skutecznie osiągnięte przez państwa członkowskie. W ramach swoich kompetencji w tym zakresie parlamenty państw członkowskich mogą przesyłać przewodniczącym unijnych instytucji, konkretnie przewodniczącym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady, uzasadnione opinie o niezgodności konkretnych projektów aktów ustawodawczych z zasadą pomocniczości. Jeżeli odpowiednia większość parlamentów narodowych zgłosi uzasadnione opinie w odniesieniu do konkretnego aktu ustawodawczego, prace nad tym aktem mogą zostać zawieszone, a nawet zablokowane. To są główne reformy instytucji Unii Europejskiej, które wprowadza Traktat z Lizbony. Traktat z Lizbony na pewno nie jest ostatnim etapem reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. Już w jednej z deklaracji dołączonej do Traktatu z Lizbony grupa państw zgłosiła wniosek powołania kolejnej konferencji międzyrządowej, która wyjaśni status Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, która funkcjonuje jako odrębna instytucja powiązana z Unią Europejską jedynie instytucjonalnie i finansowo. Możemy się zatem spodziewać kolejnych konferencji międzyrządowych i kolejnych traktatów, które zreformują funkcjonowanie instytucji Unii Europejskiej poprzez zmianę obowiązujących traktatów. Dziękuję bardzo.